Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Harry Potter i Zakon Feniksa. I witam Was po tej krótkiej przerwie. Niestety była ona spowodowana tym, że niestety zachorowałem na anginę ropną i nawet nie mogłem rozmawiać, więc te 20 minut na pewno byłoby to dla mnie męczące, a przede wszystkim dla Was, bo naprawdę nie mogłem mówić. Gardło mnie tak bolało, że... A jak gardło boli, to... Nie, to nie jest naprawdę przyjemne, nikomu tego nie życzę. Dobra, ale co my teraz mamy zrobić? O, co widziałem? Znacie hasło Percivala Pratta? Znowu zagadki? Nie wiem nic na ten temat. Zapytaj... O, no właśnie, ten Percival Pratt. Kto to jest? Reparo! Nie mam zielonego pojęcia. Ale mam nadzieję, że szybko to rozwiążemy. Ale tak, mamy tutaj zadanie do zrobienia. Aha, nauczyć Pedrificus Staurus, ale to później. Jak zdobędziemy wszystkich tych członków, to wtedy będziemy właśnie uczyć się i naszych uczniów, tak to będzie. Dobra, lecimy teraz do Dina Thomasa. Coś tam było z gargulcami, zdążyłem przeczytać, ale nie... Już wam mówię, jak tam się nazywa. Din Thomas, szukanie gargulców. Dobra, czyli szybciutko lecimy. Nie ma co, bo to 20 minut będziemy to nagrywać, a oczywiście to wrzucę, bo nagrywam w poniedziałek, wrzucę we wtorek, bo nie mam dzisiaj czasu, dopiero przyszedłem ze szkoły, już piąta jest. No czasu nie miałem. Dzisiaj naprawdę poniedziałek, dzisiaj, bo zazwyczaj w poniedziałek jest fajnie i można coś porobić, ale dzisiaj to naprawdę było źle. Percival Pratt, kto to może być? Nie wiem, ty jesteś jakaś gruba dama. Ale jeszcze mi ten gardło troszeczkę tak ubolewa i pewnie słyszycie, jak mówię, ale mam nadzieję, że to szybciutko minie, bo naprawdę chciałem się coś nagrać, bo tak mnie wziął na nagrywanie, chciałem sobie pograć w Harry Pottera. Twierdza, już wam mówię, może we wtorek znajdę czas, a chociaż we wtorek nie wiem, czy też nagram, bo konkurs jest, Puchar Świata w skokach, w Skłopio, więc raczej nie będę miał czasu, od razu po szkole jest konkurs 16, chyba 20, także raczej wieczorkiem, może jak siądę na komputer, to coś nagram, jak będę miał warunki. O, jest Dean, ten czarny chłopiec. Dobra, nie bądźmy tutaj rasistami. Czy to praca domowa dla Beansa na historię magii? Tak, mam wymienić 5 mówiących gargulców. Sprawdzałem w historii Hogwartu, ale nie znalazłem. Nie pamiętam nawet, że Beans mówił o gargulcach. Jest taki nudny. Mogę pożyczyć notatki, Hermiono? Nie! Cudownie. Dacie znać, jak wszystkie znajdziecie? Byłoby super. Tak, dobrze. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie w Hogwarcie, ale tylko niektóre mówią. Dobra, to zadanie będziemy robić tak pobocznie, można tak by to powiedzieć, bo... Będziemy się po prostu natrafiać na te gargulce i tutaj w tej okolicy jest jeden gargulec, tylko gdzie on był? Gdzie on? O, tam coś widzę. I tak, Beans, to był, z tego co pamiętam, profesor... Czy potrafisz mówić? A normalnie twoi rozmówcy nie mówią? Zazwyczaj nie rozmawiam z gargulcami. Zapewne gargulce są ci za to wdzięczne. Dzięki za rozmowę. Chodźmy. Nie wyglądała na szczęście. Ma pecha. Mamy. Dobra, jednego mamy. No i tak, Beans to był nauczyciel chyba historii magii i on był duchem, z tego co pamiętam. Ginny Weasley. Kłopoty z bliźniakami. Dolores Umbridge. To jest... No, co to jest za... To jest chyba pokój Umbridge. Tak, gabinet Umbridge. To jeszcze nie tutaj, bo będzie zadanie Ginny Weasley i wtedy będzie można iść do Freda i George'a. Ale to zrobimy później. Ernie... McLean? Coś takiego. Idziemy. Ernie McLean w poszukiwaniu składników eliksiru. No, co jest? Cieszę się, że profesor Snape jest głową naszego domu. Wyobrażasz sobie, jakby to było z tą ja tam stała McGonagall, nagle widziałem. Ale dobra, mniejsza. Idziemy szybko do tego Erniego. Ślizgoni posłuszni.
moczę jajo. Dobra, ja to już słyszałem. Nie mam czasu. Jeju, masakra z tym gardłem, naprawdę. Oj, złą stronę? Tak, złą stronę. To trzeba wyjść od strony z wieży zegarowej. Czyli do tej grubej damy idziemy, tam co ją mijaliśmy. Chyba tak. Widzę strukturę tę. Co to jest? Właśnie zastanawiałem się, co jest za tymi drzwiami. No, halo. Winda, znaczy schodnie. No. W którą stronę teraz? Stop. Nadal wypatrujesz tak, wypatruję tych gargulców, ale kotlety z sosem. Pyszności. Szkoda tego pomijania, no bo to troszeczkę denerwuje i czasu zabiera. Tu byliśmy, tak, tu już byliśmy. Aha, i B, dobra, nie chcę. No tu się robi. Co mi się wydaje? Mów do mnie jeszcze. Właśnie nie pamiętam. Jakoś tak, że C albo B, nie wiem. Którymś tam się robiło tak, że się wchodziło w takie właśnie odkrywanie. I ile punktów odkryć gdzieś tak dalej w tym rejonie. Ale jak widać, nie było dużo. Tam tylko chyba mieliśmy tamto, co tam te takie godła tych domów były. No. Czemu on tu zawsze zwalnia? Tak bez sensu. Tu byliśmy, ale tu mamy ptaka, ale niestety nic za nic skoczył sobie. Nic za nic nie dostaniemy do tego ptaka, bo już chyba krótki to my odblokowaliśmy. Sprintuj, sprintuj. Ale jest szybki. Jest Ernie. Jeszcze mu nie mówiliśmy o spotkaniu GD. No jeszcze nie, ale teraz powiem oczywiście, bo trzeba o tym rozmawiać, tak? Trzeba o GD rozmawiać, bo to jest bardzo ważna rzecz. Hej Ernie, znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD. Teraz nie dam rady przyjść. Kończę pracę domową dla Snape'a. A wy już skończyliście? Którą? Mamy przynieść składniki na jutrzejsze zajęcia. Naprawdę jeszcze ich nie masz, Harry? A niby kiedy miałem je znaleźć? Mam resztę prac domowych, szlaban u Umbridge i uczę was obrony przed czarną magią. Ty znajdź 5 ciemierników i korzeń mandragory, a ja znajdę dla ciebie resztę składników. Gdzie niby mam je znaleźć? Cóż, profesor Sprout hoduje mandragory w cieplarni. Ciemierniki rosną na błoniach wokół zamku, trzeba po prostu poszukać. Ciemierniki to takie białe kwiatki, widzieliśmy je. O właśnie tam, po tej dyni jest. Sprawdź na mapie punkt, jakie masz zadanie rozpoczęte, czyli takie czerwone na czerwono, to tam pokazuje. Tak, bo Thomas czy Ernie McFly, jak on tam ma. No, Hermiona, przesuń się, bo... Znajdziesz te ciemierniki, tak, Harry? Tu już są. Mam jeden ciemiernik, potrzeba nam jeszcze czterech. A więc to jest ciemiernik. Co się z tym robiło, to nie pamiętam co. O Ron, to dlatego był pomarańczowy. Tam. Goilowi wypaliło dziurę w kociołku. Akcjo! Nie pamiętam, dobra. Gdzie my mieliśmy iść? Aha, bo to ciemierniki i mandragore, czyli cieplarnia i tu błonia Hogwartu. Profesor Sprout na pewno mówiła, że tu są ciemierniki. O właśnie. Jak Hermiona coś tam zaczyna gadać, to znaczy, że w pobliżu coś jest. Jejku, język mi się piąte, no to te gardy, przepraszam was. W pobliżu, gdzie są tutaj właśnie ciemierniki i trzeba to po prostu znaleźć. Albo gargulce. Znajdziesz te ciemierniki, Harry? Super, Harry. Potrzebne nam jeszcze dwa. My z Harrym co prawda nie chodzimy na numerologię, ale do 5 potrafimy liczyć. Kolejny punkt to odkryć. Super. Tu już odkrywaliśmy tego ptaka. Tutaj mam kolejnego ciemiernika. Chodzimy na swój. Mamy 4. Nadal brakuje jednego. Tam gdzieś widziałem. O właśnie tam. W tamtą stronę. Znajdziesz te ciemierniki, Harry? Czemu ty zwalniasz, jak oni zadają? Mamy już ciemierniki, teraz potrzebna jest mandragora. Czy Snape nie mógłby zadać czegoś łatwiejszego? Nie mogę odpalić mapy, bo gadają. Dobra, cieplarnia pani Sprout. Sprout cieplarnię ma tutaj. Zielarstwo. Idziemy. Czemu tak dziwnie jest kamera? Ojejku. Nie lubię tak. No. Dobra. I teraz sprintujemy szybciutko. To się nie zmęcz, Harry. No już się zmęczywany. Pani są okropni! Mam to gdzieś. Ciach, ciach.
tą stronę. Właśnie te podróże są najgorsze, jakby tu nie można zrobić jakiejś szybkiej podróży. Tak. Ale przynajmniej podwiedzajcie sobie Hogwarts. Bliżej już nie można być Hogwartu. Opływające sosem pycha. Chyba, że znajdziecie sobie gdzieś na Wikipedii, jak nazywał się zamek, w którym był kręcony film Harry Potter. To wtedy będziecie wiedzieć. Sobie możecie tam na wakacje pojechać czy gdziekolwiek. Nie wiem, ja miałem... Pierwszy tydzień ferii był fajny, ale później już zachorowałem na ten... To wszystko przez to, że zimne piłem na podwórku. I wyszłem z i tak dalej. Chętnie poznam twoje przyszłe dokonania, Potter. Po prostu nie lubię, jak mu mangino roku, czy jak mi gardło boli, bo ani jeść, ani pić, ani przełykać, ani nic. Ja lubię troszeczkę, no tam jeść, jak każdy. I biedny byłem naprawdę. Cześć. Nie lubię. Jak mnie brzuch boli tak samo. Mogę mieć gorączkę, mogę tam katar mieć, tam kaszel, coś takiego, ale jak mnie gardło boli, to jest naprawdę... No, co ty robisz? Bo masz iść tu. Oj, można to zapalić. Ale sobie fajeczkę zapalić. No. Incendio! Brakuje mi tylko trzech kart. Nie. Masz je? Jak byłem w twoim wieku, to zbierałem karty, tak, pamiętam. Dumbledora pierwszą kartę miałem. Tu powinna być Mandragora. Mandragora jest tu gdzieś. O, właśnie. A nie, to jest... Pomyliłem się, przepraszam. To jest nie Mandragora, tylko... ten taki dziwny... Jak on tam się nazywał? Oj, zapomniałem. Tutaj jest Mandragora. To dusiło. To... Oj, nie naprawdę zapomniałem. A kurczę, wrzeszczy głośniej niż Ginny podczas meczu Quidditcha. Potrzebne są nauszniki, Harry. Muszą być gdzieś w kieszeni. Ja pacan nie widzę. Ten pacan... Jakie stylowe różowe! Ja nawet nie wiedziałem, że takie różowe są fajne stylowe. No. Możemy już nie zdjąć. Co? Powiedziałam. Co? Możemy już je zdjąć! I po co ten krzyk? Trzeba zanieść je Erniemu, żeby przygotował je na zajęcia. Dobra, czyli szybko lecimy. No to jest właśnie nudne, nie lubię tych zadań właśnie robić. Tylko lecimy w kółko i nic się nie dzieje. Jeszcze jakby to był RPG jakiś fajny, to jeszcze by uszło z życiem, bo wiecie... Biegniecie, jakiś wilk was atakuje, jakiś, nie wiem, bandyta. Pokonamy Ravenclaw o co najmniej 200 punktów. Wow, super, nie? Dobra, ale wiecie, coś się dzieje. A tutaj biegasz w kółko, w Hogwarcie, nikt cię nie atakuje, żadnych losowych zdarzeń denerwuje tylko. Ja dobrze idę. Sam nie wiem, gdzie ja idę. Ale czekajcie, zaraz się ogarnę. Co teraz mamy? Co my tu mamy? Depulso! O, jest coś. Wingardium Leviosa! Wieża! My jesteśmy... Teraz chyba idziemy na wieżę obronić czynnymi mocami, z tego co pamiętam. I o! Potrafisz mówić? Puk, puk! Co tam? Ćwir, ćwir! Co ćwir? Przepraszam, nie wiedziałem, że rozmawiam z sobą! Słuchaj. Taki wiecie, na poprawę humoru. Czy wszystkim gargulcom odbiło? Nie idźcie! Znamy mnóstwo dowcipów! Ile jeszcze? Czy one wszystkie są stuknięte? Powiem wam, że to było najtrudniejsze zadanie, jakie robiłem w Harry Potterze, jak pierwszy raz grałem. Ojejku, jak ja się z tym momencie pamiętam. Jakby nie, żeby to wstrzymałem do podstawki jeszcze chodziłem, jak to grałem, to pamiętam, jeszcze moja mama w to grała. Moja mama uwielbia Harry Pottera. No tak naprawdę, gdyby nie moja mama, to ja bym w ogóle nie wiedział, że Harry Potter istnieje. No pewnie bym wiedział, ale nie oglądał. Bo moja mama zaczęła tam czytać książkę i później film i takie rzeczy i grę kupiła, nie? No to graliśmy sobie obydwoje, tak przechodziliśmy razem. Kto szybciej przejdzie. No i graliśmy właśnie. I obydwoje z mamą się zatrzymaliśmy na tym miejscu i naprawdę było makabra. Nie wiedzieliśmy gdzie, co i jak zrobić. No, czemu nie idzie? Już podpalę. No właśnie, co się zapaliło, a to? Cześć. Bez sensu. Dobra, idziemy. Jesteśmy tu. Jestem idiotą, czemu ja sobie nie dałem po prostu mapy komfortu. Pewnie wróć. W porządku. Nie, idziemy dobrze. No. Ale przy okazji wzięliśmy sobie
brakuje mi tylko 3 kart. Masz je? Przy okazji sobie wzięliśmy i odblokowaliśmy tutaj gargulce. Zobaczymy ten portret. Przepraszam, czy pilnujesz tajnego przejścia? Tak? Pilnujesz tajnego przejścia? O, tak. Pilnuję, ale nikt nie wypowiedział hasła od 50 lat. Tak, 50. Musisz znaleźć kogoś, kto tu mieszkał od 50 lat. Inaczej nie poznasz hasła. 50 lat. Kto może mieszkać 50 lat? Właśnie to jest takie właśnie logiczne. I jak jesteście zaznajomieni z filmem właśnie też. Ja nie pamiętam tego zadania, pewnie mi się przypomni. 50 lat. Kto może tutaj mieszkać 50 lat? Dumbledore? Nie mam pojęcia. 50 lat. Prawie bez głowy Nigga, ale on tutaj nie przebywa w tej części. Witam. Kotlety z sosem. Ojejku. Bardzo kolejne smaczne. Dziwne zadanie od portretu. No. Bez sensu. No dobra, lecimy dalej. Ja sobie tutaj powoli będę myślał. Jeżeli wy macie jakieś pomysły, to oczywiście dawajcie te pomysły w komentarzach. I z tym właśnie, tym Percivalem, piratem, czy jak on tam miał, z tym hasłem tego astronoma, czy poety, czy jak on tam miał, nie wiem, też te znajdź trzy twarze, coś takiego, no to też mi dawajcie, bo ja zapomniałem, a nie chcę na internet wchodzić, nie chcę tutaj podpowiedzi żadnych czytać, bo to by się miało z celem. Przeszedłem tą grę tyle razy, a dalej mnie zadziwia. Mi się wydawało, że właśnie ten gościu, tam gdzie się przechodzi do biblioteki na drugim piętrze, ten gościu, nie wiem, jak on tam ma, to on powinien znać te hasło, no bo on taki wielki uczony i tak dalej, no to... Profesor Frąsa. Tak. Mamy je. 5 ciemierników i mandragora. Wspaniale! Zostawcie je mnie, to przygotuję je na zajęcia. Super. No to do zobaczenia w pokoju życzeń na spotkaniu GD. Dobra, no i mamy kolejnego członka, już chyba 13, no to zbliżamy się powoli do końca jeszcze troszeczkę. Teraz Filius Flitwick. O, profesor Flitwick, no jejku, ja nie wiem, co to jest, no bez przesady. Profesor Flitwick, on nas uczył zaklęcia Wingardium Leviosa i zaklęcia Scourge. Aha, jeszcze Glacius z trzeciej części, no tak zapomniałbym. Idziemy dla niego zrobić jakieś zadanie, pewnie lekcję zrobić. Nie wiem, zobaczymy. No i znowu podróż, no to podróże mnie troszeczkę denerwują. Mogliby tutaj konia jakoś wziąć. Albo auto, o. Auto bym sobie w Harrym Potterze pojeździł. Nie jeździłem jeszcze nigdy autem. Chyba nie wiem, bo na PlayStation 2 Harry Potter i Komnata Tajemnic, właśnie nie wiem, czy tam się nie jeździło autem. Bo tam odrębne w ogóle rzeczy, są inne rzeczy, wszystko inne jest. Pierwsze trzy części to są inne rzeczy. W Harrym Potterze. Pamiętam, grałem jedynie w Więzień Azkabanu na PlayStation 2 w kolegi. No nawet fajnie mi się grało. Kotlety z sosem. Pyszności. Czasem mam sobie takie, nie wiem, dziwne pragnienie emulatora ściągnąć, ale jak już nie wiem, musiałbym się nauczyć właśnie emulatory. Wiem, że robiłem emulatory na gry PC. No co jest, kamera dziwna jakaś. Wiem, że emulatory na Pegasusa, na te gry, Kadridzie i tak dalej robiłem. To mi nawet wyszło, pamiętam, kontrę sobie zainstalowałem. Fajnie mi to wyszło nawet, fajnie. Żadnych błędów nie było i tak dalej, stabilne nawet to się wydawało. No co jest z tą kamerą? No, trafia mnie szlak z tą kamerą dzisiaj. Nie wiem, komputer się na mnie obraził. I wziąłem właśnie sobie zrobiłem temu emulator. O czy właśnie! Czy hasło do portretu Percivala Prata? Otwarty umysł jak zawsze, aż miło patrzeć. Twoja podróż zabierze cię na drugie półpiętro do pastereczki. No kurde! Pytałem się go ostatnio, to mi nie chciał odpowiedzieć. Na pewno. No i teraz nie będę hasła? Mógł przejść. Popracuj nad pamięcią, Potter. Szukaj portretu pasterki na drugim półpiętrze. Ojej, i teraz na drugie piętro będę musiał z buta lecieć. Na drugim półpiętrze, gdzie to jest? Coś w piętrze trzecie? Aha, tam jest piętro drugie, okej. Okay. No i wracaj, już.
Zrobiłem sobie jeszcze zadanie dla profesora Flitwicka i wracamy. To jest piętro pierwsze? No jak chcę na piętro drugie, no co jest w ogóle? Ale nie no, bo mi będzie poszukiwać ten. No, ani mogę. Dobra, nie będę już tego kiedyś tam się odpalił. Piętro pierwsze, piętro drugie, ale gdzie jest wejście do piętra drugiego? No bez przesady. Piętro trzecie. Co jest? Czy to jest piętro? Nie! A zresztą. Czemu się ruszyć nie chcesz? No dobra, tu jest tak, zejdziemy sobie tu. Trochę dziwne te schody, naprawdę. Tu będzie piętro numer jeden? Ja tu byłem! Ja kręcę się. Nie wiem, sakra, gdzie jest piętro drugie? Drugie piętro, ja się pytam. Tu, no tu jest drugie piętro, ale gdzie jest wejście do drugiego piętra? Znaczy takie fajne drzwi powinny być. Tu jest piętro trzecie, no dobra. To tu będzie piętro... Przydałoby się tu posprzątać. Trzecie, czwarte. Nie ma wejścia na piętro drugie, no bez przesady, no ludzie. Co za szkoła. Ale jestem zmęczona. Czemu tu nie ma wejścia? LOL. Dobra, tu mamy Percivala Pratta. Znaczy, na pewno nie znasz hasła? Po pracy. Na pewno? Po pracy. Ja chcę wejść. A nie pracować, a pracuję przez cały rok. Parter. Nie chcę na parter iść. Tak, trzymać, panie. Tu byliśmy, tu jest pierwsze piętro, tak? Dobrze pamiętam? Tak, pierwsze piętro. No. Jestem trzeci raz, co jest dzisiaj? Stamtąd wróciliśmy. Ale zdało się, że kółko kręcę. Wiem, tam u góry chyba. Tylko to musi się przekręcić. To musi się przekręcić. Przekręcaj się! Nie, to się nie przekręci. Jestem mrukiem, nie. Rzadko mówię. Boże, innego, nie wiem gdzie jest drugie piętro w tej grze. Nie, nie wierzę, ja nie wierzę. Ja w to nie wierzę, ale czekajcie. No, tu będzie piętro numer 2. I tam jest chyba piętro numer 2, nie wiem. Drzwi do piętra numer 2, ludzie, gdzie jest piętro numer 2? Czy naprawdę ciężko znaleźć drzwi? Tak ciężko znaleźć drzwi na drugie piętro. No to jest naprawdę bardzo... Jest! Nie. Właśnie widziałem tę Hannę Abbott przy wielkich schodach. Nigdy nie widziałem nikogo tak przejmującego się. Dobra, nie interesuje mnie jakaś Hanna Abbott czy jakoś tam. A tu był prawie bezgłownik. Trójmagiczny głupiec. Dobra, szukamy piętra numer 2. Pójdziemy sobie tu, ale tu nie ma stąd wyjścia. Czekajcie, pokażcie mi mapkę. Bo już normalnie... Ja jestem na piętro. Pierwsze piętro. Łazienka Marty. 30 transportacji, drugie. Ta, to żeby dojść na drugie piętro, to trzeba przejść przez piętro. Czekajcie. Czwarte. Piętro pierwsze, piętro korytarz. Ta, trzeba przejść przez trzecie piętro. Tutaj schodzi się schodami, przez most. Jesteśmy na drugim piętrze, no idealnie, proszę. Proszę zobaczyć, jak ta szkoła jest zbudowana. Hej. Normalnie. Mądry człowiek by się pogubił. Ojejku. Będę się teraz flupnął, cudzufać. Ja nie mogę, to będzie pół godziny odcinek, a miał być po 20-minutowy. No dobra, wykonajmy jeszcze zadanie dla profesora. Ej, czemu, gdzie, jak to możliwe, nie.
Aha, bo to trzeba tak. Hej, Harry! Cześć. Tutaj i... Jeszcze. O, właśnie tu. To ja nie wiem, ja bym się na lekcję chyba z pół godziny spóźnił. Ja mam dużą szkołę, naprawdę moja szkoła jest duża, ale no bez przesady. Brakuje mi tylko trzech kart. Masz je? Muszę tu się pogubić, mówię. A gram w tą grę już ponad 3 lata. Nie, więcej. Jest profesor Flitwick. I pastereczkę trzeba znaleźć. Mam nadzieję, że skończyliście pracę nad przeciwzaklęciami. Pamiętajcie, że wyniki sumów będą miały wpływ na całe wasze życie. Tak, oczywiście, profesorze. Przed oddaniem wypracowania muszę jeszcze sprawdzić jedno przeciwzaklęcie. No tak, ja też. Znam doskonałą książkę. Wybitne osiągnięcia w czarowaniu. Ale ktoś wypożyczył ją z biblioteki. Musimy się dowiedzieć, kto. Tak, tak, musimy się dowiedzieć. Niestety głupie zadanie. Tak, to jest to drugie piętro, tak jak on to powiedział. I tu gdzieś będzie pastereczka, bo mi się przypomina. Mieliśmy już te... O, właśnie jest. Czy znasz hasło Percivala Prata? Ja? Nie. Za to Google Kikut. Ten portret ci odpowie. Szukaj w sali koło kolumnady. Google Kikut. Co to ma być? Szukaj w sali koło kolumnady. Nie, ja już naprawdę mam dosyć. Co teraz mamy? Zgubiłem plan. Teraz musimy się dostać na... do wielkiej sali. Chodź pogadać z McGonagall. Chyba wyszła ze swojego gabinetu. Płonące skórki! Oni są nie, wszędzie! Nie, tędy. Do wielkiej, nie tędy do wielkiej sali. Ja już wiem do której. Jak pójdziemy do wielkiej sali, ale najpierw powiedzcie mi, kto to jest ten Kikut, Gogut, czy jak on tam miał. Bo ja nie wiem. Smocze jajo! Wejdź, przyjacielu Puchonów! Gdzie to może być? Tu są wielkie schody. A my idziemy teraz do wielkiej sali. Tam! Co ona czyta? Kolumnady. I teraz mi będzie w głowie siedzieć ta kolumnada. Nie w tę stronę, tu. Przepraszam. Czy to wybitne osiągnięcia w czarowaniu? Czy mogę zajrzeć? Ależ oczywiście, to było oczywiste. Tak, całkiem oczywiste. Teraz trzeba napisać wypracowanie. Całkiem oczywiste. Zacznijcie wreszcie sami pisać swoje wypracowania. Dlatego też... oraz... reasumując... Dobra, gitara, idziemy oddać. No przesuń się! Dobra. Dajmy je Flitwickowi. Widać, że blondynka. Szybciej! No. Biegniemy teraz i kończymy odcinek, bo już się nudno robi. Siema. I odblokowaliśmy w końcu ten portret. Na drugim piętrze. Ale koło kolumnady, o co w tym chodzi? Przydałoby się tu postrzec. No ja się kręcę na czwarte piętro. Ja chcę iść. Proszę, podaj mi hasło. Znajdź trzy twarze, jak mówię, bo utkwi tu twoje obuwie. To jest bez sensu zadanie w ogóle. Cie. Jest w końcu. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Koło kolumnady. No powiedzcie mi, gdzie jest kolumnada w tej szkole? Doskonały dzień. Profesorze Flitwick, oto nasze wypracowania. Doskonale, panno Granger. Możecie być z siebie dumni. Tak, odblokowaliśmy właśnie klasę do zajęć uroków. Zakręcił uroków. O. Dobra, a my tym miłym akcentem, którym dzisiaj w ogóle się pogubiłem, się zdekoncentrowałem, mój głos już wyziada, już naprawdę mam dosyć.
zakończymy sobie odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, mój wielki powrót na YouTube'a. Kończymy niedługo serię stwierdzy. Myślałam, że szara dama jest lepiej wychowana. Stwierdzy, bo postaram się nagrać jutro, jak znajdę czas oczywiście. Jutro co stwierdzy i rozpoczniemy tę serię, w końcu uznowimy ją, bo już mam... Już wiem, co będę nagrywał na następne po serii twierdzy. Trzeba zacząć teraz bardziej takiego grubego, gdzie serii jest ponad... Raz, dwa... Ja mam tych serii oczywiście 4. O, a serii jest jeszcze 5 i 6, 6, teraz już chyba 7 w tym roku wyszła już. Nie wiem, coś takiego. Możecie się domyślić, a możecie się nie domyślić. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to musicie poczekać, aż zakończę twierdzę. A więc kończymy ten odcinek. Do zobaczenia. Cześć.